Siemanko, witam was serdecznie na moim kanale, na którym odnajdziecie wiele gameplayów, symulatorów oraz gier wyścigowych, a wszystko po to, aby zbliżyć się do tematu motorsportu w naszym kraju oraz na świecie. Także zapraszam, będzie fajna zabawa. Pierwszą grą, jaką dzisiaj przedstawię, będzie Dirt 2. Będzie to rozgrzewka i wprowadzenie do poważniejszych tematów, symulatorów oraz nadchodzących gier wyścigowych. Pierwszą rzeczą, jaką zrobię, będą to ustawienia profilera w kierownicy Logitech, następnie ustawienia w grze, no i gameplay. Także zapraszam, mam nadzieję, że razem ze mną zagłębicie się jeszcze bardziej w dziedzinę motorsportu i będziecie mogli rozwijać swoje pasje głębiej. Okej, mamy profilera Logitech. Każdy z posiadaczy kierownicy Logitech wie, jak on wygląda. Wybieramy więc profil. Profil jest wybrany, Dirt 2. Teraz trzeba to jeszcze raz potwierdzić tutaj w globalnych ustawieniach, w tym miejscu, i zaznaczyć tą opcję. Wszystko po to, żeby profil przydzielany był ręcznie, nie automatycznie, dlatego że według mnie to nie działa poprawnie. Dalej, ustawienia force feedback. Tutaj ustawienia ogólne dla force feedback ustalam na 70, ze względu na typ gry, jest to właśnie rodzaj wyścigów WRC. No, trzeba się namachać sporo kółkiem, dlatego nie ma co zwiększać. Dalej, sprzężenie zwrotne 25%, 10% efektów środowiskowych, ze względu na to, że są naprawdę mocne już w grze. Tutaj jako odwrotność zamiast 100% dajemy 0, tak już jest właśnie w Logitechu, i zaznaczamy Enable Centering Spring oraz 540 stopni obrotu, tak aby zbliżyć się właśnie do realiów świata WRC. No i tutaj zaznaczamy też te dwie opcje, aby gra mogła sobie dopasować na podstawie tych ustawień własne. No dobra, to także możemy zacząć. Jesteśmy w przyczepie kempingowej. Co my tu mamy? Tak. Teraz przechodzimy do opcji. Opcje grafiki. Tutaj ustawiacie zależnie od tego, jaki macie sprzęt, ale musicie pamiętać, że 60 fpsów jest to niezbędne minimum. FalSync wam pomoże podnieść klatki. A co może obniżyć? No właśnie, multisampling. Także 60%, 60 fpsów jest to niezbędne minimum. Teraz ustawienia kierownicy. Tak to wygląda. Nie potrzeba nic zmieniać. Tak na dobrą sprawę, steering linearity to jest takie prędkość przełożenia chyba. Tak ja to zauważyłem. Także piątka jest naprawdę optymalnie. No, czwórka była na początku. Ja ustawię na 5, by trochę lepiej się wczuć. Tutaj nie ma sensu już nic zmieniać. I ostatnią rzeczą jest force feedback. Efekty środowiskowe, te są naprawdę mocne, dlatego zmniejszyłem je do 20%. Ciężar koła był na 50, dam na 30, dlatego że, tak jak wcześniej mówiłem, trzeba się dużo nakręcić. A przede wszystkim najważniejsze jest sprzężenie zwrotne, takie aby kierownica odbijała nam po zakręcie. Także dlatego mamy tutaj 80%. Jest to siła, z którą koło będzie nam powracać do środka. A to będzie ta siła, która będzie stawiała opór, także wystarczająco dużo. No i dobra, przejść możemy teraz do wyścigu. Rajdów jest tutaj naprawdę mnóstwo. Poprzez Los Angeles, Bahia, Maroko, Malezję, Chiny, Japonię, także naprawdę sporo rajdów w przepięknych miejscach. Ale ja najbardziej upodobałem sobie Trailblazer w Utah i na trybie hardcore. Dobra, Nissan, Utah. No i ja, ciekaw jestem, jak sobie poradzę na tym trybie trudności. Na szczęście pamiętam, że to jest to przede wszystkim rozgrywka, i to, aby pokazać wam, jak wygląda rozgrywka trybu arcade na kierownicy Logitech. Świetne wejście przed prawdziwymi tematami. Dobra, jestem już na starcie. Moje hasło to ja babia pońca kręcę do końca. Taka jest prawda. W tego typu samochodzie, na takim właśnie odcinku, tak trzeba robić. Trzeba kręcić do oporu. W
symulatorze już nie byłoby tak łatwo. Dobra. Atakuję zakręt. Kim się on jeszcze pojawi, aby wstrzelić się właśnie w odpowiednią linię? No i używam ręcznego. Też nie za często, żeby nie odbierać sobie cennych sekund. Zawsze można użyć hamulca, aby podciąć tylnią oś. Akurat w samochodach z napędem na tył jest to bardzo istotna technika. Zmieniam bieg zawsze po wyjściu z zakrętu. Okej, dobra, tutaj teraz trzeba trochę sobie pomóc ręcznym. Jak macie za mało momentu, no to redukcja. Teraz tutaj jest bardzo ciekawy zakręt. Zawsze chciałem, a nie da się chyba tak zrobić, żeby wejść właśnie na ręcznym i posunąć po całości. Teraz kolejna trudna partia. Jak widzicie, że was samochód nie dokręca się, to wtedy trzeba po prostu puścić gaz i na ręcznym pozwolić mu, aby zrobił to płynniej. Jeśli macie czas, macie okazję, oglądajcie sobie onboardy kierowców WRC, między innymi takiego kierowcy jak Roberta Kubicy. Zobaczcie, że tam w kabinie panuje naprawdę prawdziwy spokój. Kierowcy nie kręcą zbyt dużo kółkiem, każdy ruch jest przemyślany, każdy ruch jest niezbędny, nie ma ich za wiele, a samochód po prostu po ulicy toczy się bardzo płynnie. Do tego właśnie trzeba dążyć. To są lata praktyki, ale uwierzcie, że właśnie taka rozgrywka nawet przed komputerem daje nam mnóstwo możliwości. Wiem nawet, że w zespołach Formuły 1 symulatory budowane są na bazie silnika z R Factor. Tak słyszałem i wierzę, że na pewno ma to wiele wspólnego z tym, co jest dostępne właśnie dla nas. Mieliście okazję zobaczyć, jak wygląda rozgrywka kierownicy Logitech. Zobaczyliście też, że jest to bardzo proste, jeśli chodzi o nabywanie takich umiejętności. Tutaj samochód wiele robi za nas. Nie da się nawet ustawić zbyt wielu poziomów trudności. Teraz chciałbym jeszcze raz przejechać, zobaczyć, co tak na dobrą sprawę można wycisnąć, jaki czas można osiągnąć. Teraz mam pozycję numer 8. 6. Zasłania mi kamera, także nie widziałem, ale postaram się zdobyć pierwsze miejsce. Czemu nie? Zobaczę, na co jest mnie stać. No a potem chciałbym przejść do czegoś ciekawszego. Dirt 2. Dlaczego Dirt 2? Wydaje mi się, że jest to najlepszy tytuł do tego, aby właśnie rozpocząć naszą zabawę. Zdecydowanie ciekawsze trasy niż w Dircie 3, ale też lepszy model jazdy. Podobną grą do tej właśnie będzie inna z rodziny Codemasters, czyli Grid Autosport. Grid 2 może niekoniecznie. Teraz poważne kółko przede mną. Opowiem wam może, jak właśnie do niego doszedłem, w którym momencie zahamowałem, w którym mieście podcięłem ręczny. Zobaczymy. Okej, startuję. Start jest bardzo istotny, dlatego że trzeba się dobrze rozpędzić, aby wejść w odpowiednią linię i od samego początku budować sobie tę przewagę oraz prawidłową linię, tak jak już wspomniałem. Także atakujemy zakręty zawsze troszkę wcześniej, dlatego żeby nie wylecieć poza niego. Tutaj odpowiednio podciąłem ręczny, chociaż troszkę ścięty zakręt, ale to nic. Nie daje nam żadnych tutaj kar, ale trzeba zawsze uważać. Następnie, tak jak też mówiłem, trzeba cisnąć po prostu, naprawdę nie bać się, bo w grze zawsze jest replay, zawsze jest restart. Można sobie to powtórzyć, żeby się nauczyć. Także nie bójcie się cisnąć, nie bójcie się ostro hamować, nie bójcie się zaciągać ręczny. Tutaj też widzieliście, że trzeba było przerzucić balans. To jest też dość trudne, dlatego że z lewej na prawą nieczęsto można wyspinować, także tego trzeba się wystrzegać. Bardzo naprawdę uważajcie na operację na hamulcu,
czy też na gazie, dlatego że no trzeba kierować się sercem, tak jak w życiu, dlatego że tutaj silnik stanowi to serce i to on nadaje nam tą moc przenoszoną przez koła. To on odpowiada za wyspinowanie, to on odpowiada za to, kiedy wychodzimy z zakrętu, z jaką mocą, z jakim impetem i też redukowanie, także puszczanie gazu. Tutaj ułatwia nam to zawsze skręcanie, też trzeba to mieć na uwadze, że redukowanie gazu też jest bardzo istotne. Tutaj kiedy odpuszczacie gaz w samochodzie z napędem na tylnie koła, wpadacie w delikatny poślizg. Tym bardziej, kiedy strzelimy jeszcze ze sprzęgła. Tutaj sprzęgła nie używam, ale jest to też kolejna z technik. Tutaj teraz jest dość ciasna partia. Trzeba uważać te krzewy, które są po prostu betonowe. Akurat przez to udało się przelecieć. Dobra. Teraz długa, prosta. No a tutaj to piątka, szóstka. Sprawdzacie tylko, ile można wyciągnąć maksa na każdym z biegów. Na razie niejaki Markowski. Markowski jest już sekundę 68 setnych za mną. Czyli wydaje mi się, że nawet nieźle. Ale to już było rozgrywane na pełnym skupieniu. Czasami nawet cisza może przeszkadzać, także tu trzeba się dobrze skupić. ...1489 km. No, trochę musiałem się najeździć. I meta! 2 minuty 53 sekundy 97 setnych. Dało to miejsce pierwsze, czyli jednak udało się. Około godziny prób i udało się. Także każdy z Was jest w stanie to zrobić. Wierzę w to i wierzę, że Wam się uda. Dziękuję Wam, że chcieliście razem ze mną prześledzić moją rozgrywkę, która była rozgrzewką do wstępu do symulatora. Będzie tego więcej, będzie więcej gameplayów, nowe doświadczenia, do czego zachęcam. Oglądajcie mój kanał, subskrybujcie, lajkujcie i róbcie to, co w życiu daje Wam największą radość. Do zobaczenia.